Dzień dobry. Serdecznie witam i pozdrawiam Was z Mikołowskiego Syjonu. Dzień za dniem odkrywamy kolejne wersety biblijne i nad nimi się pochylamy. Dziś kolejna odsłona, kolejny odcinek chrześcijańskiej telewizji internetowej, a w niej szczególny fragment biblijny z listu Jakuba, który jest jedną wielką zachętą do modlitwy, jak również do dziękczynienia. A jest ono zapisane w liście Jakuba, jak wspomniałem, w 5 rozdziale, wierszu 13, gdzie czytamy takie słowa. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Drodzy, ten krótki biblijny fragment listu świętego Jakuba poświęcony jest mocy modlitwy. Apostoł pisze, cierpi kto między wami, a więc dzieje się coś złego w twoim życiu? Módl się. Zrzuć swój ciężar i ból na Boga. Bóg jest naszą ucieczką, czytamy w Psalmie 57. Bóg jest naszą siłą, a prawdziwa modlitwa przynosi siłę, ulgę i pomoc. I nie trzeba niczego zmyślać, upiększać ani ukrywać. Przed Bogiem nie trzeba kłamać. Dalej czytamy, weseli się kto między wami, niech śpiewa pieśni. Człowiek, który cierpi, zwraca się do Boga, ale pamiętajmy, robi tak też radujący się chrześcijanin. I drodzy, w tym naszym dzisiejszym fragmencie, oprócz tej zachęty i zwrócenia naszej uwagi na moc modlitwy, autor tych słów Jakub zabiera nas do pewnej przestrzeni, do pokoju, w którym znajduje się chory człowiek. Chcę również, by byli tam obecni starsi zboru. Musimy krótko wspomnieć, kim oni byli. Jakub był właśnie także jednym z nich. Od najwcześniejszych czasów, kiedy zbór miał kilku starszych spośród siebie, którzy odpowiedzialnie pomagali organizacji zboru, jego funkcjonowaniu, a także pilnowali czystości nauczania. I ten zwyczaj zaczerpnięty został z synagog. Funkcje starszych zboru odpowiadają trochę, powiedziałbym, naszym współczesnym radom parafialnym i księżom, chociaż kiedyś byli to zwykle starsi. Ale uwaga nasza w tym wersecie skupiona zostaje na uświęconym akcie namaszczenia. Otóż odrobina oleju była nakładana na powieki, uszy, nozdrza, na usta, na ręce, nawet nerki, stopy. Chodziło o to, by zapobiec odleżynom ciała chorego i wspomóc ukrwienie. Starożytni używali do tego oleju z oliwek. Co prawda, my w naszej tradycji luterańskiej nie mamy sakramentu namaszczania chorych, ale również jako księża nierzadko w obecności członków rady parafialnej czy też komisji diakonijnej również odwiedzamy chorych w domach i w szpitalach, czytamy im Pismo Święte, oferujemy wspólną modlitwę, pragniemy wzmocnić ich duchowo. A też w liturgii każdego nabożeństwa modlimy się za chorych, za cierpiących i zawsze chcemy o nich pamiętać i włączamy ich do życia całego zboru. I to jest naszą misją, to jest naszym zadaniem, bo prawdziwa modlitwa przynosi siłę, przynosi ulgę i przynosi pomoc. Dlatego, jak mówi Jeremiasz w swoich trenach w 3 rozdziale wierszu 41, które stanowi także biblijne hasło niedzieli dzisiejszego dnia, wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. Wznieśmy je, wznieśmy nasze myśli i serca i módlmy się, powierzając Jemu wszystkie nasze sprawy, a On nie pozostawi nas nigdy samych sobie. Pamiętajmy, że On zawsze jest przy nas i blisko nas,
nawet wtedy, kiedy my nawet o tym nie myślimy i zapominamy. I z tą zachętą do modlitwy i dziękczynienia pragnę Was dzisiaj pozostawić, życząc błogosławionego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.